Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z serii Auto Moto Gadżet. Jestem już po testach nowości od 70 Mai, czyli wideorejestratora S500. To jest wideorejestrator, który jest też lusterkiem. A to lusterko jest też ekranem. Zapraszam na test. No i dobra, ktoś może zapytać na początku, po co komu lusterko, które jest ekranem? Czemu nie można sobie kupić wideorejestratora, który po prostu podczepiamy oddzielnie? Można. Ja widzę dwie odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, jeśli jesteś takim totalnym gadżeciarzem, ja na przykład jestem, i lubisz takie inne rzeczy, które są ciekawe, które są właśnie inne, to jest ta pierwsza odpowiedź, a druga jest taka, jeśli nie masz w samochodzie tylnej kamery. Ja na przykład siedzę w tej chwili w zupełnie nowym aucie i tutaj kamery cofania nie ma. Przez to, że w zestawie mamy dołączoną tylną kamerkę, która jest odporna na warunki atmosferyczne, możemy ją podczepić na zewnątrz samochodu i to lusterko czy ten wideorejestrator stanie się też naszą kamerą cofania. Ale o tym zaraz, najpierw sobie to po prostu otwórzmy i zobaczmy, co w ogóle mamy w środku. Ale jak zawsze ten unboxing najdłuższy nie będzie, bo ja czegoś takiego nie lubię, także zaskoczenie, mamy tutaj wideorejestrator. Ja oczywiście używam go już od jakichś 2 tygodni, więc trochę udaję, że go w tej chwili otwieram. No ale mamy coś takiego. Resztę rzeczy sobie już oczywiście wyjąłem wcześniej. Mamy kabel do podłączenia do gniazda zapalniczki. No i gdyby ktoś pytał, po prostu podczepiamy go w tym miejscu do zapalniczki i mamy wideorejestrator podłączony do źródła zasilania. No i rzecz oczywiście bardzo ważna, czyli kamera tylna. Chociaż niektórzy mówią tylnia. Jak prawdopodobnie widzicie, mamy tutaj bardzo długi kabel, żeby po prostu przeprowadzić go na tył samochodu i również tyle, że z drugiej strony podczepiamy kabelek i to jest w zasadzie tyle. To, o czym muszę Wam jeszcze powiedzieć, to, że oczywiście potrzebujemy tutaj karty pamięci. Karty pamięci microSD i ta karta nie jest dołączona w zestawie. Wolę o tym wspomnieć, bo po prostu jeśli zamawiacie to urządzenie, to żeby nie było tak, że przyjdzie, nie będziecie mogli używać. Pamiętajcie, karty pamięci maksymalnie do 128 GB, bo takie to urządzenie obsługuje. No i nie kupujcie jakichś dziadowskich, tanich kart. To nagrywa w wysokiej rozdzielczości, więc warto mieć dobrą kartę. Odczepię sobie póki co te kable, aby pokazać Wam, jak to się montuje. A nie jest to najtrudniejszy proces na świecie, bo mamy tutaj takie dwa zaczepy. I to, co musimy zrobić, to po prostu przykładamy lusterko, czy wideorejestrator, do naszego lusterka. Przekładamy kable z tyłu. Nie kable, gumki. I po prostu je zaczepiamy. Lusterko jest zamontowane. Co jest ważne? Wszystkie samochody mają inne lusterka, inne szyby i tak dalej. I żeby dopasować sobie kamerkę, aby ona po prostu jak najwięcej, jak najlepiej nagrywała, to możemy ją po pierwsze wysuwać, a po drugie możemy ją regulować. Czyli zawsze w każdym samochodzie dopasujemy sobie to wszystko tak, aby działało poprawnie. Dobra, mamy kamerę zamontowaną, teraz kilka danych technicznych. W końcu jesteśmy na kanale motoryzacyjnym odnośnie tego urządzenia. Model S500 wyposażono we flagowy sensor Sony StarVis 2 IMX675, zapewniający jakość obrazu na poziomie 3K. Dodatkowo znajdziemy tu przysłonę F1.8 oraz technologię 70 Mai Night All Vision, poprawiające nagrania nocne. Dodatkowo zarówno przednie i tylne nagrania wspierane są przez HDR oraz zasilane przez algorytm My Color Vivid Plus Solution. Nagrania z przodu to 3K i 30 klatek, natomiast tył to 1920x1080 i 25 klatek. W modelu S500 znajdziemy w pełni laminowany ekran dotykowy w rozmiarze 9,35 cala oraz szerokokątny obiektyw oferujący kąt widzenia z przodu i z tyłu na poziomie 138 stopni. Dobra, to wiemy, co jest w środku. Oczywiście w wideorejestratorach najważniejsze albo prawie najważniejsze są nagrania. Do tego przejdziemy zaraz, ale jeszcze kilka rzeczy odnośnie obsługi. No i zobaczcie, to jest ekran oczywiście w pełni dotykowy. W tej chwili mamy widok do przodu. Możemy sobie zmienić na widok z tyłu. Możemy wrócić do przodu, ale to, co mi się podoba, to możemy sobie te widoki dzielić. To jest przód, to jest tył. To jest znowu przód. A to jest tak zwany PIP, czyli obraz w obrazie. To jest tył, to jest przód. Możemy to też zamienić. Mamy przód, mamy tył. Więc możliwości konfiguracji jest tutaj naprawdę sporo i każdy dopasuje sobie to tak, jak po prostu chce. Wróćmy do pojedynczego obrazu i zobaczcie, też pokażę Wam na konkretnym przykładzie. Możemy sobie tę kamerkę regulować, po prostu ją dotykając, ale też fajny patent. Zobaczcie, możemy regulować ją dotykając lusterka. Góra, dół, a lewo, prawo to zwiększanie i zmniejszanie, czy zmniejszanie i zwiększanie jasności. Także bardzo fajny patent. I też ciekawostka, zobaczcie, to samo możemy zrobić z tyłu. Nie musimy się przesiadać, możemy sobie regulować kąt widzenia tej kamery, więc bardzo fajny patent.
przechodzić przez wszystkie ustawienia chyba nie ma sensu, możemy włączyć, wyłączyć mikrofon, możemy sobie włączyć album, możemy sobie wejść do ustawień. W ustawieniach wideo tego tak naprawdę nie ma dużo, to jest bardzo proste urządzenie, czas nagrywania minuta, dwie albo trzy. To, czy ma się wyświetlać logo Mai, częstotliwość odświeżania. Nie będę przez to wszystko przechodził, bo to jest naprawdę bardzo proste. To, co natomiast jeszcze powiem, możecie nacisnąć sobie ten przycisk. On w tej chwili zarejestruje obraz. Możecie też wydać komendę głosową. Mówimy lock the video i kamera zarejestruje w tej chwili obraz, gdyby się po prostu coś wydarzyło. Po co to jest? Otóż to nagranie się nie nadpisze. Także jeśli mielibyście jakieś zdarzenie, kamera będzie pracować sobie w pętli, no to nagranie się po prostu nie skasuje. No dobra, chyba nie ma sensu przedłużać, także przejdźmy do nagrań. Na początek słoneczny dzień, a to wbrew pozorom wcale nie są łatwe warunki dla wideorejestratorów. Szczególnie jeśli słońce świeci w naszym kierunku, albo wręcz jedziemy prosto na nie. Ale też jak widzimy, kamera radzi sobie w takich warunkach, więc myślę, że jest ok. Natomiast jeśli warunki nie są już aż tak nasłonecznione, to widzimy, że obraz jest naprawdę porządny. Teraz kamerka tylna. Od razu dodam, że nie kleiłem jej do szyby, ponieważ nie będę jej używał i nie chciałem zepsuć elementów montażowych. No i jak widzimy, jest oczywiście zauważalnie gorzej, ale myślę, że gdyby coś się działo i oczywiście kamera przyczepiona była do szyby, to mielibyśmy dokumentację ze zdarzenia w bardzo dobrej jakości. No i zostaje nam noc w bardzo słabych warunkach, ponieważ pada deszcz i mimo tego, jak widzicie, kamera przednia radzi sobie naprawdę dobrze. Gdyby coś się stało, powinniśmy dać radę przeczytać nawet tablice rejestracyjne, no a samo zdarzenie zobaczylibyśmy już na pewno. I na koniec tył, tak jak wspomniałem, kamery nie montują na szybie. I tutaj też oczywiście zauważalnie gorzej, ale myślę, że jak na takie warunki i umiejscowienie kamery, to jest naprawdę ok. Ok, jeszcze kilka ważnych rzeczy. Mamy tutaj tryb parkingowy, czyli nagrywanie poklatkowe. Gdybyśmy zostawili samochód, tak jak teraz jestem w centrum handlowym, byłoby tych samochodów więcej, pójdziemy na zakupy i ktoś w nas uderzy, to kamera to zdarzenie zarejestruje. Co jest natomiast potrzebne, aby taki tryb parkingowy działał? Otóż będzie nam niezbędny dodatkowy moduł UP02, moduł 70 Mai UP02, który trzeba dokupić oddzielnie. Tego w zestawie nie ma, więc też o tym pamiętajcie, gdybyście chcieli po prostu korzystać z trybu parkingowego. Po co jest ten moduł? Najprościej mówiąc, wpinamy wtedy nasze urządzenie do instalacji elektrycznej samochodu, że tak powiem, na stałe. No i po prostu to sobie działa cały czas. Zaznaczę tylko, że oczywiście zrobione jest to w taki sposób, że urządzenie chroni nasz akumulator przed rozładowaniem, albo inaczej mówiąc, gdyby wykryło, że akumulator zaczyna się rozładowywać do jakiegoś tam niebezpiecznego poziomu, to po prostu się rozłączy i wyłączy. Więc tego się raczej obawiać jakoś bardzo nie musimy. Co jeszcze? Mamy tu wbudowany moduł Wi-Fi. On nie służy do internetu, gdyby ktoś tak pomyślał. On służy do tego, abyśmy połączyli się z naszym telefonem, a w zasadzie z dedykowaną aplikacją od 70 Mai. Robi się to bardzo prosto, ściągamy aplikację, łączymy się z Wi-Fi, które oferuje urządzenie, parujemy kamerką i to jest w zasadzie tyle. Z poziomu aplikacji możemy sobie sterować ustawieniami tej kamery. W zasadzie one są podobne do tego, co mamy tutaj na wyświetlaczu, ale możemy sobie też przeglądać nagrania, czy też zdjęcia i możemy sobie je zapisać na telefon. Także nawet nie musimy zabierać karty z urządzenia, iść gdzieś do domu, podłączać do komputera. Ściągamy na telefon, oczywiście przez Wi-Fi i mamy od razu przy sobie. No dobra, chyba nie ma co przedłużać, chociaż nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Jak ten wideorejestrator działa jako lusterko? Bo montując go na lusterku, nie będziemy mieć tego swojego fabrycznego, że tak powiem, od samochodu. Działa normalnie. Ja w zasadzie po kilku dniach jazdy nie widzę różnicy między tym zwykłym lusterkiem, które tutaj jest zamontowane, a rejestratorem działającym jako lusterko. Czyli jak wyłączymy sobie ekran, to po prostu to jest normalne. Tego się kompletnie nie bójcie. A jakbym to urządzenie podsumował? W cenie niecałych 800 zł dostajecie kamerę przednią, czy wideorejestrator przedni, wideorejestrator tylny, który jest też kamerą cofania, czy może być kamerą cofania i myślę, że właśnie te osoby, które nie mają kamery w swoim samochodzie, ja na przykład tutaj nie mam, tak jak powiedziałem, powinny się nad czymś takim zastanowić, bo to naprawdę działa całkiem ok i po prostu dodaje funkcję kamery. Może to jeszcze rozszerzę. Ja zawsze mówiłem, że kamera tylna to w zasadzie nie jest potrzebna, najważniejsze są czujniki. Tak, ale w tej chwili jak naprawdę się już do tych kamer przyzwyczaiłem, bo coraz rzadziej zdarzają się samochody bez kamery, to jest raczej wyjątek. I na przykład to wyjeżdżanie z parkingów i ruch poprzeczny. No tego nie widać na czujnikach, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie. No i tak jak powiedziałem na początku, gadżet. Każdy, kto wsiada do tego samochodu, czy nawet patrzy się z zewnątrz, widzi tutaj ekran, jest, że tak powiem, pod wrażeniem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jest zaciekawiony, bo to jest naprawdę fajne, ciekawe urządzenie. Dajcie znać, czy mieliście kontakt z czymś takim, jak to się u Was sprawuje, a może zastanawiacie się nad zakupem, także piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dodam jeszcze na koniec, tak jak obiecałem, że zawsze będę robił, ja to urządzenie dostałem na testy od producenta, ale cała recenzja jest ode mnie. I to w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!